Witajcie wszyscy, być może dla części z Was ponownie. To jest rezerwowa prezentacja z tematu związanego ze środowiskiem deweloperskim i takim pewnego rodzaju zestawem rozwiązań, które mają na celu uproszczenie Wam pracy. I to, jak to będzie wyglądało, to jest de facto pokazanie pewnych artefaktów, które wczoraj na warsztatach wypracowaliśmy z grupą. Więc ci z Was, którzy byli na warsztatach, to Wy już to wszystko znacie i to dużo głębiej niż dzisiaj mi się uda przekazać w 40 minut. Natomiast to jest na tyle ciekawy temat, że postanowiłem po prostu opowiedzieć Wam, dać Wam po prostu gotowe rozwiązanie. Składające się z dwóch oddzielnych repozytoriów, które są dostępne publicznie na GitHubie. Jakbyście chcieli, to do tego potem sobie zerknąć, to jest github.com. Freir, to jest mój login i tam są dwa repozytoria. Jedno nazywa się Traffic, a drugie nazywa się Template. Tak, to jest pierwsze, to jest drugie. I to, o czym będę mówił, jest dokładnie to samo, co jest na tych repozytoriach. I to będzie wyglądało w ten sposób, że po prostu przejdziemy sobie przez te techniki i triki, które są w tych repozytoriach zawarte i co one Wam dadzą, jeżeli chodzi o Wasze lokalne środowisko deweloperskie, żeby się przyjemnie pracowało. A też przy okazji, żeby projekty, które moglibyście budować w ten sposób, jakie zyski możecie odnieść w obszarze na przykład deploymentu takich aplikacji na środowiska testowe czy deweloperskie, pracy lokalnej z takimi środowiskami, optymalizacji buildów, czasów wykonania i na przykład separacji obrazów pomiędzy tym, co jest na przykład dostępne w obrazie na produkcji, a co lokalnie w developmencie. Tak, jak to zróżnicować i jak z tym pracować. Dobra, przejdziemy sobie przez dwa repozytoria. Pierwsze z nich to jest Traffic, tak się nazywa to repo. I to jest obszar, który zajmuje się środowiskiem lokalnym, deweloperskim od strony networkingu. Co zrobić, żeby ten networking był fajny i prosty i przyjemny w użyciu. Tak? I wszystko w tym wypadku bazuje na Trafficu. To jest aplikacja, usługa dostępna w open source. Traffic Proxy to jest taki networkingowy stack, powiedzmy. To jakby sam Traffic to jest dużo więcej niż tylko to, co ja tu pokażę, ale jest na tyle fajny, że się go sympatycznie bardzo używa do tego celu, do którego za chwilę będę Wam pokazywał. I też, żeby nie było wątpliwości, to nie jest oczywiście jedyne słuszne rozwiązanie. Jest przynajmniej kilkanaście innych technik, których można użyć, żeby bardzo podobne efekty uzyskać. Natomiast celem użycia tego Traffica, za chwilę sobie przejdziemy przez te wszystkie elementy, jest to, żeby ty jako deweloper na swoim lokalnym środowisku, na swoim laptopie miał po pierwsze dostępne customowe domeny dla każdej twojej aplikacji osobne, które mają poprawny, walidowalny certyfikat SSL. Tak? Żeby nie było żadnych dziwnych komunikatów z Chroma, że ten cert jest nieważny i tak dalej, żeby można było używać SSL-a. To czasami jest przyjemne i istotne, jeżeli chodzi o testowanie pełnego stacku, jeżeli macie aplikacje, które redirektują na przykład SSL-a albo coś w tym stylu, żeby nie trzeba było wpisywać adresów typu localhost 2.9000 czy 8000 czy coś takiego, tak? I żeby można całkowicie zwirtualizować ten temat i zautomatyzować ten temat na przykład budowania jednocześnie na swoim laptopie pięciu różnych aplikacji, które są uruchomione i ze sobą współdziałają i każdy z nich ma ładny adres internetowy na twojej lokalnej domenie. Taki jest cel tego. Tak? I teraz to, co Traffic robi i za chwilę sobie przez to przejdziemy, to przykrywa waszą sieć na laptopie, jeżeli chodzi o wasz localhost, czyli porty 80 i 443, przykrywa swoją usługą. Tak? Czyli ważne jest to, żeby nic innego tam nie chodziło. Jak macie na lapie jakiegoś Apache'a czy innego Nginxa odpalonego, no to będzie trzeba go po prostu wyłączyć. To jest pierwsza sprawa. I on po prostu będzie służył jako wasz taki lokalny proxy aplikacyjny. Tak? Dodatkowo to, co on daje, to jest możliwość tak zwanego auto-discovery, jeżeli chodzi o stacki dockerowe. Czyli to oczywiście najbardziej będzie, ten cały mechanizm jest przygotowany pod Dockera, tak? Czyli założeniem wstępnym jest to, że pracujecie na Dockerze czy na Docker Compose, tak? Używacie obrazów i aplikacje są zdockeryzowane. Bez tego raczej nie ma sensu. Czy da się, ale to nie jest ten przykład. Tak? Ten przykład zakłada, że to wszystko stoi na Dockerze. I Traffic jest oczywiście również obrazem i stawiasz go sobie lokalnie jako właśnie usługę, która przykrywa pod 80.443. W tym wypadku mamy właśnie tego Compose'a, tu wszystko jest oparte o Docker Compose'a. Jeżeli nie znacie Docker Compose'a, to
polecam się zapoznać. Jeżeli pracujecie z Dockerem na przykład, a nie użycie Composa lokalnie, no to całkiem sympatyczny tool do zarządzania grupą kontenerów, które mają tworzyć jedną wspólną aplikację. To się w Composie nazywa stackiem i się po prostu mówi o tym, że masz stack kompozowy postawiony, tak? I możesz mieć jednocześnie kilka stacków kompozowych, każdy z nich ma swoją własną wirtualną sieć lokalną, stworzoną na swoje własne potrzeby i siecią zewnętrzną jesteś w stanie komunikować się z tymi stackami twoimi lokalnymi, aplikacyjnymi i trafikiem. Czyli trafik, ponieważ ma właśnie funkcję autodiscovery, jest w stanie automatycznie przeszukiwać wszystkie wasze stacki kompozowe, czy dockery de facto, po API dockerowym i na podstawie specjalnie zdefiniowanych labelek, które ty sobie ustawiasz w twoich aplikacjach, jest w stanie wykrywać, czy jest w jakimś stacku jakiś kontener, który powinien mieć trafowany ruch sieciowy do siebie. Tak? Czyli jeśli macie jakąś aplikację, która potrzebuje HTTPS-a, bo wystawia jakiś endpoint webowy, to ten kontener z tą aplikacją labelkujesz 3-4 labelkami, czyli między innymi dajesz jej traffic enable true, co powoduje, że traffic będzie wtedy wiedział, że to jest taki kontener, którym on się powinien przyjrzeć bliżej i sprawdzić, co on chce od trafika. Potem mu mówisz, że chciałbyś używać ruchu po SSL-u. Definiujesz sobie entry pointy, czyli możesz sobie zdefiniować kilka różnych punktów wejścia do trafika. I w definicji samej trafikowej, to jest plik traffic toml, gdzie konfigurujesz samego trafika, definiujesz sobie entry pointy. Entry pointem o nazwie web jest HTTP 80, a entry pointem na porcie 443 jest entry point, który się nazywa web secure. Tak? W związku z tym tutaj mówię, że chciałbym użyć entry pointa web secure, czyli będzie dopuszczany tylko ruch HTTPS. Tak? Słucham? Nie, no może być cokolwiek, tak. To się można nazwać HTTP i HTTPS, albo Jan i Maria, Rokita, cokolwiek. Nie ma żadnego znaczenia. I to jest też ciekawe, to sam trafik też siebie śledzi w tym kontekście, tak? Czyli trafik to jest usługa, która sobie chodzi na tym porcie 8443, ale również wystawia UI. Czyli sam w sobie jest kontenerem, który jakby może wystawiać interfejs sieciowy do HTTP. W związku z tym tutaj mamy właśnie obraz trafikowy, który jakby zajmuje się tym routingiem sieciowym i on sam siebie też znajdzie przez dockerowe API, ponieważ sam kontener trafikowy jest olabelkowany trafikiem, czyli ja skonfigurowałem trafika trafikiem teraz, tak? Czyli jeżeli ja wejdę na adres, który nazywa się trafik php.conf.pl i dlaczego php.conf.pl, to też za chwilkę wam powiem, to zobaczę UI trafika, tak? I to można sobie łatwo sprawdzić, ponieważ gdzieś tu trafik php.conf.pl, mam nadzieję, że jak odświeżę dalej będzie działało, tak? Tak. I tu jest cała konfiguracja trafika i to, co on w tej chwili widzi. Jakie kontenery w moich stackach dockerowych są widoczne, które mają takie labelki, co one robią i tak dalej. Czyli trafik daje nam taką możliwość. Tak mówię, wystarczy, że ja w dowolnym miejscu i czasie po prostu włączę kontener, który ma traffic enable true i ma jakiś endpoint wpisany, to tak zwaną regułę. I tych reguł jest też dużo różnych. Tak? Tu akurat wybrałem regułę host, która mówi, jeżeli ktoś wpisze w przeglądarkę taki endpoint, to jest to, gdzie powinien ruch kierować. Ale to może być jakiś regexp, to może być jakiś PAF, to może być jakiś port. Jest mnóstwo różnych tematów. Tak? Często jakieś mamy kontener, który ma na przykład 5 mikroserwisów Node.js-owych, które coś tam pod spodem robią i każdy z nich stoi na innym porcie. Tak? Ja mogę sobie w takim kontenerze no, mikroserwisowym opisać sobie, że na porcie tam 50-55 stoi taki mikroserwis, na 56 stoi taki mikroserwis i tak dalej. Tak? I dla każdego z tych mikroserwisów mogę sobie wybrać jakąś fajną domenkę i on będzie trafował ruch dla każdej z tych domenek do konkretnego portu. Także jest mnóstwo opcji konfiguracyjnych. Dokumentacja trafika bardzo ładnie to opisuje, więc jakby coś to zachęcam do spojrzenia, tam jest wszystko ładnie opisane, łącznie z przykładami w YAMLu, TOMLu, JSONie i tak dalej, więc co byście chcieli użyć, to tam to będzie dostępne. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć w tym miejscu? Aha, domena. No bo jakby to jest taki pierwszy fajny, magiczny patent, tak? No bo jak widzicie, jestem na domenie php.conf.pl, no i mam ważny certyfikat oczywiście. Connection is secure, certyfikat jest valid, tak? I co jest ważne, ta domena jest gwiazdkowa, tak? Czyli mam certyfikat na gwiazdkę, czyli cokolwiek będzie z przodu, będzie również tym certyfikatem pokryte.
w związku z czym nie mam problemu z SSL-em i z warningami, że jest nieważny certyfikat i tak dalej. Jak to się robi? To się robi używając Let's Encrypta. Jeśli ktoś z Was nie wie, co to jest Let's Encrypt, to jest bardzo fajny temat, który jakiś czas temu, już nie wiem, z rok czy dwa temu, kiedy Let's Encrypt powstał, tak mi się wydaje. To jest darmowy system wydawania certyfikatów, który dodatkowo jest w pełni automatyczny. On nawet nie posiada UI-a. Komunikuje się z Let's Encryptem za pomocą command line'ów i jakiegoś SDK. Tak? Jest taka aplikacja, nazywa się CertBot, która potrafi za pomocą jakby komunikacji jakby z command line'a wygenerować ci certyfikat. Czyli jeżeli masz domenę, to możesz dla niej wygenerować certyfikat Let's Encryptem za darmo. Tak? To jest całkiem sympatyczne. Oni żyją z datków. Tak? To jest taka usługa open source'owa, która po prostu dla community oddajemy wam za darmo certyfikaty SSL. Używajcie nas, ich tam wspiera dużo różnych wielkich firm, po prostu organizacji. I jeżeli chcecie mieć taką ładną domenkę swoją, tak, ja mam prywatnie korzystam z grigielewicz.dev na przykład, tak, bo tak sobie wybrałem, fajna domena była wolna, tak, i mam na niej Let's Encrypta, który pozwala mi właśnie mieć takie SSL-owe domeny. Także to, co potrzebujecie, jest w readme też dokładny opis tego, więc będziecie mogli sobie to zrobić w domu, wytestować, to trwa dosłownie 5 minut, coś takiego. Wchodźcie sobie na, nie wiem, nazwa.pl, GoDaily czy cokolwiek, kupujcie sobie domenę za tam 2-3 euro na przykład. Tak? Na tej domenie robicie sobie, ważne, żeby ta domena miała możliwość, czy ten system miał możliwość ręcznej edycji poszczególnych rekordów DNS-owych. To jest akurat w miarę istotne. Po pierwsze przekierowujecie rekord A na gwiazdka.phpcon .dev.pl albo tą waszą domenę, którą sobie wykupiliście. Ważne, żeby to była ta gwiazdka z przodu, żeby to były wszystkie subdomeny też były w tym certyfikacie. Przekierowujecie to na IP jakieś. I to IP musi być prywatnym IP. To jest po pierwsze, tak? Żeby to nie było coś publicznego, żeby ten request nie szedł gdzieś w świat. On ma pójść do was. Tak? Mamy trzy zakresy prywatnych IP-ków. Tak? Plus loopback lokalhostowy, tak? Czyli 7.0.0.1. Tego nie wolno używać, bo nie jest nierutowalny. Czyli nie wolno, nie powinno się używać i systemy mogą zachować się w sposób nieprzewidziany. Większość de facto chyba nawet systemów nie pozwoli wam tego adresu IP wpisać w DNS-ach. To po prostu to jest błędna informacja. Ale dowolna sieć, czy to będzie 192.168, czy to będzie 10.0.0, czy to będzie, tak jak w tym wypadku, 192.16. Jakiś IP z tego zakresu, ważne jest to, żeby w waszej sieci ten adres nie był zajęty przez coś innego. Tak? Czyli na przykład użyjcie innej grupy niż tą, którą używacie sobie w lokalnym Wi-Fi-ku czy w pracy. Tak? My w pracy korzystamy z dziesiątek, więc na przykład tu używamy 192 specjalnie, żeby to był wolny IP. Żeby nie było możliwości konfliktu. Czyli teraz to, co DNS robi, tak? Jeśli wpiszę php.conf.pl, to DNS odpowiada, ta domena jest na 172.16.123.1. Ponieważ to jest adres prywatny, to twój system operacyjny wie, że to jest coś w sieci lokalnej. Taki będzie szukał, czy ma gdzieś w swoich tablicach routingowych, tak, ten adres wpisany. No więc to, co trzeba zrobić w kolejnym kroku, to dodać sobie alias na localhosta dla tego IP-ka, żeby to trafiało na wasz laptop. Tak? I to jest do zrobienia jednym poleceniem w Linuxie i w Macu. W Windowsie testowaliśmy wczoraj, też się da. Więc wymaga to ciutkę więcej zachodu, bo tam jest chyba, z tego co wiem, to jest taki zestaw poleceń. Od dziesiątki w jakiejś tam wersji patcha wzwyż dodali tę możliwość, żeby można było to wykonać, żeby to było faktycznie funkcjonalne. Przed tą wersją dodanie takiego loopbacka włączało DHCP. Czyli traciłeś sieć, ale miałeś loopbacka. Także od dziesiątki, tam od wersji 17, tam 0.3, coś takiego można już to robić. Jest specjalna wersja, która nazywa się specjalna flaga DHCP Static IP Coexistence na Enabled i to pozwala obejść ten override. Tak? I tego IP-ka nie będzie nigdzie w systemie klikalnym widać, ale IP config all pokaże, że na interfejsie lokalnym macie dwa adresy IP. Tak, więc mamy loopbacka, tak? Czyli teraz domena mówi nam adres 182, a nasz Mac nam mówi, to jest loopback, czyli trafiamy z powrotem do laptopa. A na tym laptopie czeka trafik, tak? Na tym adresie IP, bo on przykrywa właśnie localhosta, więc trafik dostaje ten request. Tak? I teraz trafik musi zwalidować certyfikat, prawda? A żeby zwalidować certyfikat, to musi mieć klucz prywatny i sam certyfikat, żeby go zweryfikować jego podpis. Let's Encrypt, jak używa się tego CertBota, to ten cały proces polega na tym, że jak już zrobiłeś to przekierowanie,
to odpalasz dosłownie jedno polecenie, sudo certbot, cert only, myślnik manual. Tam jest tak zwany challenge DNS-owy, czyli certbot mówi ci, wpisz w rekordzie TXT ten i ten ciąg znaków dla tej i tej domeny. Wpisujesz to, klikasz continue, on to weryfikuje, czyli wiesz, że masz prawa do DNS-a, więc to jest twoje i dostajesz w zwrotce dwa pliki. Jednym z nich jest klucz prywatny, w drugim z nich jest certyfikat. Tak, one mają rozszerzenie PEM, trzeba je zamienić na CRT i key i umieścić w odpowiednim katalogu. Czyli tutaj, tak, to jest mój certyfikat, to jest mój klucz. Oczywiście, tak, dla pewności, tak, nie róbcie tego w ten sposób na publicznym repozytorium, tak jak ja zrobiłem. Tak, to żeby, ja to zrobiłem na potrzeby warsztatów i ten certyfikat dzisiaj o 17 będzie inwalidowany, taki już nie będzie ważny. No bo jakby komitujcie to jak najbardziej na swoim prywatnym repo, którego nikt oprócz was nie widzi, tak, albo nikt oprócz waszej firmy nie widzi, żeby to nie wyciekło na zewnątrz, bo wtedy spoofing DNS-u jakby oddaliście w dobre ręce każdemu chętnemu. Tak? Natomiast te pliki SSL muszą być widoczne dla trafika. Trafik ma specjalną konfigurację. W tym miejscu mówisz mu, w jakim katalogu leżą wszystkie pliki konfiguracyjne trafika. W tym katalogu znajduje się sekcja Certificates, podajesz te dwa pliki, ich ścieżki. Podając ścieżki w kontenerze uruchomionym, a na końcu po prostu montujesz te wszystkie tematy wolumenami dockerowymi, tak żeby ten kontener po uruchomieniu zobaczył te certy, zobaczył te konfigi trafikowe, zobaczył te konfigi certowe i tak dalej, i tak dalej. Tak? I to wszystko po prostu działa. Trafik zna twoje certy i klucze, więc jak wchodzi na taką domenę, to jest w stanie rozwiązać DNS-a, zweryfikować certyfikat z enkryptem i powiedzieć, że jest zielono. Tak? Proste. Macie TLS-a, macie SSL-a na swoim lokalnym hoście i w dodatku dostajecie bardzo ładne domenki i tak naprawdę to, co jest z przodu, jest tylko waszą inwencją. Tak? To może być cokolwiek. Tak? I dla każdego waszego stacka, dla każdej waszej aplikacji, jak pracujecie w jakimś takim mikroserwisowym środowisku i trzeba postawić 15 mikroserwisów, no to po prostu dla kontenera labelki odpowiednie i trafik automatycznie w ciągu sekundy je zauważa i mówi, o, mam nowy ruch, trzeba kierować. Tak? Buduje sobie cały routing dla tego requestu, dla tej domeny, albo dla tego PAF-a, albo tego portu i wie, gdzie ruch przekierować. Tak? Oczywiście jak każdy inny taki system jakby networkingowy, stackowy, zdejmuje SSL-a w tym miejscu, tak? Czyli tak jak robi to na, nie wiem, jak HAProxy na outbalancerach, tak? Czy coś takiego, to tutaj ten certyfikat jest zweryfikowany i dalej ruch już leci klasycznie po HTTP do kontenera, tak? Więc tam na jakimś porcie 80 może stać jakiś Nginx na przykład, albo jakiś inny system, tak? Swule czy cokolwiek, co po prostu przyjmie ten ruch i obsłuży go już w aplikacji. Także macie po pierwsze obsługę tego SSL-a, więc de facto tak samo jak na produkcji, tak? Czyli kolejne przybliżenie do produkcji będzie za darmo, a po drugie jest to fajne i wygodne, masz się ładne adresy domenowe, które można sobie z pamięci wpisywać, nie trzeba zgadywać, na którym porcie akurat ten mikroserwis stał. W tym repo też znajduje się plik makefile. Dla tych, którzy nie wiedzą, co jest makefile, to jest taki system pozwalający na chainowanie poleceń i budowanie takich skryptów, powiedzmy, tak. Oczywiście upraszczam troszeczkę, ale generalnie o to chodzi. Gdzie jest jakby taki manual i uprzyjemniacz dla ludzi, którzy nie lubią tego robić ręcznie. Czyli jeżeli już zrobicie DNS-a, zrobicie certbota i te pliki tu wrzucicie, to potem tylko trzeba zrobić make create i on automatycznie ustawi wam loopbacka, jeśli będzie trzeba. Jeżeli to jest Macowy system, to make create, jak to jest Linuxowy system, to make create Linux. Tak, żeby przy każdym restarcie komputera ten loopback był zarejestrowany w systemie, żeby wam się ten ruch prawidłowo trafikował. Dla Windowsa nie dałem rady tu zbudować, że powiem, automatu, bo nie mam środowiska, które mogę testować, więc ciężko mi powiedzieć, czy to działa. Tam trzeba to zrobić ręcznie, że tak powiem, i obmyśleć, jak to zrobić, żeby to działało. Też trafik potrzebuje jeszcze jednej rzeczy a propos networkingu. Te inne stacki, jak mówię na początku, kompozowe, żyją w swoich własnych, lokalnych, wirtualnych sieciach. Tak jak działa Docker, tak? Każdy z nich ma swoją wirtualną sieć. Więc trafik nie ma do nich dostępu. Nie może przekierować ruchu do innego stacka, no bo macie wirtualne sieci, które są izolowane. Natomiast jest coś takiego jak sieci zewnętrzne w Dockerze. Możesz sobie zarejestrować sieć zewnętrzną i potem mówić w poszczególnych stackach, że ten kontener używa sieci zewnętrznej X. Tak? I to też się dzieje automatycznie w tym miejscu. Jak robisz make create czy make create Linux, to
to jest Create Network, subpolecenie, które sprawdza, czy istnieje sieć, sieć zewnętrzna o nazwie phpconf. Jeżeli jej nie ma, to po prostu ją tworzy. Więc znowu, make, create i wszystko dzieje się automatycznie. I wtedy, jeżeli potrzebujecie, aby jakiś inny stack kompozowy miał kontener, który ma dostać ruch od trafika, to do tego kontenera dodajecie mu sieć zewnętrzną phpconf i on już wtedy będzie się, będą się ze sobą te sieci widziały. Tak? Czyli spinacie poszczególne kontenery w różnych stackach w jedną sieć. One mają swoją sieć prywatną, ale dodatkowo mają też sieć zewnętrzną. I to mi się wydaje, że jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o trafika. Przejdźmy do tej drugiej części, czyli teraz ta aplikacja, która z tego trafika ma skorzystać, czyli to repo template. Tak? Czyli tam sobie postawiliśmy ten stack kompozowy z trafikiem. On jest odpalony. To jest tak skonfigurowane w Compose, że de facto on sam wstaje w wypadku błędu, startach i tak dalej, nie trzeba się o nim martwić. Włączasz go raz i on po prostu sobie chodzi w tle. Natomiast jeżeli chodzi potem o aplikację, tak, to jest repo z taką, powiedzmy, tempatkową aplikacją. Tak, to można wykorzystać jako taki wzór do rozbudowy później. Tak, to jest jakieś takie minimum, które powinno zadziałać. I tutaj jest kilka innych porad, co można zrobić, żeby takie aplikacje, które budujecie, miały też przyjemnie się z nich, żeby dało się z nich przyjemnie korzystać. Tu tylko pokażę a propos tego trafika, tak tu widać, że ten serwis webowy w Docker Compose ma tutaj labelki wystawione, więc pod adresem template.phpconf.pl ten serwis oczekuje na ruch HTTP. Tak, i tu widać sieć zewnętrzną phpconf dodaną do tego kontenera i zdeklarowaną jako external w tym miejscu. Tak, to jest zgodne ze specyfikacją Docker Compose'a. YAML jakby wymaga, że trzeba powiedzieć Compose'owi, że jest taka sieć zewnętrzna, a potem powiedzieć kontenerowi, że ma z niej skorzystać. Tak? Tu też automatycznie, to nie powiedziałem, w trafiku jest automatycznie też middleware, który przekierowuje HTTP na HTTPS. Więc ten redirect odbywa się na poziomie trafika, czyli jeżeli wpiszecie HTTP, template.phpconf.pl, to dostaniecie 301 na HTTPS-a. To jest jedna linijka konfiguracji w trafik Tomlu bodajże tutaj. Tak, jest redirections, to jest middleware trafika, wbudowany w trafika. Trzeba po prostu go użyć i powiedzieć, że ma przekierować na web secure, który jest 443. Więc macie z pudełka dosłownie tą sekcją załatwioną redirect. Nie trzeba się martwić, że ktoś przez przypadek wbije wam HTTP i to w ten sposób zadziała. OK, co tutaj jest? Tutaj chodzi o troszeczkę inny kontekst. Odchodzimy teraz na chwilę od sieci. Tak? Aplikacja, żeby tylko sprawdzić. Aplikacja działa cały czas, tak. Coś tu się pokazuje. Template.phpconf.pl. Jest jakiś hello world. 4 plus 5 to 9. Chyba prawda. Więc możemy jechać dalej. I tu jest kilka innych tematów. Tutaj chodzi głównie o Dockera. O to, jak zbudować deweloperskie środowisko, używając stacka dockerowego, żeby się z niego przyjemnie pracowało. I po pierwsze chodzi o Dockerfile'a, a po drugie chodzi o budowanie tego runtime'y. I tu jest koncepcja, która nazywa się multistage. To jest taka koncepcja w Dockerze, w Dockerfile'ach de facto, która pozwala na de facto wiele plików Dockerfile'owych w jednym Dockerfile'u. Tak, czyli możesz z jednego Dockerfile'a wygenerować wiele różnych obrazów. Dowolną ilość de facto. Nie ma ograniczeń chyba, tak mi się wydaje. Tak, czyli możesz, jeżeli nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie porównanie, że Dockerfile to jest trochę jak Git. Że każde polecenie w Dockerze, w Dockerfile'u to jest jakby commit do repozytorium. Tak, i jakiś tam hash z tego jest, są takie zwane warstwy. Tak. To multistage to jest trochę jak hierarchia klas czy obiektów. Czyli możesz sobie wyobrazić, że masz różne fragmenty Dockerfile'a, które mogą po sobie dziedziczyć, mogą się rozszerzać. Możesz stworzyć gałąź zależności między poszczególnymi fragmentami Dockerfile'a i budować tylko niektóre z tych jakby gałęzi. Raz zbudujesz tą gałąź, raz zbudujesz tą gałąź. One mogą mieć część wspólną, ale jest zbudowany tylko jeden ciąg jakby hierarchiczny. Tak? Czyli de facto możesz osiągać takie efekty, o których dzisiaj ktoś mnie pytał, ja właśnie powiedziałem, że dzisiaj to będę tłumaczył na tym spotkaniu. Czyli pierwszy temat. Powiedzmy, że chcielibyśmy mieć osobne środowisko deweloperskie, które na przykład ma PHP Unita, ma Xdebuga, tak, i ma testy jednostkowe w środku, ma katalog tests w kontenerze. Więc mogę odpalić kontener w pipeline'ie i zrobić testy jednostkowe, odpalić. Mogę wygenerować kod coverage,
tak? I będę miał do tego w tym systemie operacyjnym, w tym obrazie, będę miał wszystko zainstalowane, ale nie potrzebuję tego na produkcji, prawda? Tam byśmy chcieli zmniejszyć wielkość obrazu, żeby nie było testów, nie potrzebujemy Xdebuga, zwłaszcza jeśli ktoś używa wersji drugiej, to samo istnienie Xdebuga może być problematyczne, trzeba to wyłączyć na poziomie INI, bo jak nie, to powo na produkcji. Trójka na szczęście już tego problemu nie ma, ale w dalszym ciągu fajnie by było to wysprzątać, żeby nie było, tak? Żeby nie było niepotrzebnych rzeczy. Żeby obrazy były jak najmniejsze, no bo zwłaszcza przy dużych aplikacjach, to te potem pulowanie obrazów na przykład na klastrze czy w chmurze trwa trochę. Tak? Jeśli mówisz, że mam taki ładny, szybki deploy, a to potem czekasz 5 minut, aż on te 5 giga ściągnie, tak? I odpali, bo obraz jest rozpuchnięty do maksymalnych rozmiarów. I teraz ten Dockerfile jest tak skonstruowany, żeby po pierwsze maksymalizować szybkość wykonywania buildu, czyli chciałbym, żeby ten obraz budował się jak najszybciej się da. Tak? A po drugie, żeby on był też jak najmniejszy. Kolejną rzeczą, którą też trzeba wspomnieć, jest to, bo nie wiem, na ile ta informacja jest już powszechna, ale wiem, że w świecie PHP i też innych systemów webowych nie była do tej pory tak super powszechna, jest to, że jeden kontener to jeden proces. Słyszycie kiedyś o czymś takim? Tak? Że kontener to jest proces. A kto z was miał aplikację w kontenerze, gdzie był jednocześnie i Nginx i FPM? Albo Apache i FPM? O! Mniej niż się spodziewałem. Dobrze, to bardzo się cieszę, tak? Ja też mógłbym podnieść rękę, bo też tak mieliśmy kiedyś. Czyli jak mamy taką aplikację i mamy w tej aplikacji zarówno kod frontendowy, jak i kod backendowy, mamy jakieś pliki statyczne, CSS-y, może mamy jakieś mikrofronty, jakieś tam, wiadomo, tam reakty i tak dalej, tak? I tam trzeba coś jeszcze po drodze budować, no to nie chcemy tego wszystkiego do jednego worka wrzucić, tak? I potrzebujemy zbudować obraz dla aplikacji frontendowej z Nginxem i obraz dla PHP z FPM-em, tak? No to zaczynamy od góry. Mamy Nginx, tak? To jest ta sekcja webowa. Zaraz wam powiem, dlaczego trzy części, tak? Budujemy sobie Nginxa. Tu jest to, co mówiłem a propos multistage'a. Każdy from może mieć as. Nie musi, ale to upraszcza, bo jest taka jakby labelka, tak? Czyli teraz wszystko, co jest w tym fromie, nazywa się weblocal. Ja mogę potem powiedzieć from weblocal, czyli dziedziczę po weblocal, wszystko, co tam się w nim wydarzyło, nazywam to web development. I mogę dodać do tego stage'a dodatkowe rzeczy. Tak? Potem mogę zrobić from web development, mogę zrobić web production. I na przykład przekopiować konfigurację produkcyjną, która oczywiście będzie się różniła od deweloperskiej. Bo często na produkcji, zwłaszcza w wysoko wydajnych systemach, potrzebujesz innej konfiguracji, innej wielkości cache, indeksów, jakichś puli workerów i tak dalej, niż deweloperska, gdzie może być pewnie tylko jeden proces, jeden wątek i tyle, bo to nie będzie ruchu. Więc możesz sobie to zróżnicować. I deweloperska kopiować sobie konfigurację deweloperską, a produkcyjnie kopiować sobie konfigurację produkcyjną. By the way, wszystkie takie różnice konfiguracyjne, które sobie do tego obrazu dorzucamy, są ukryte w tym katalogu. Jakieś pliki PHP INI, PHP FPM conf, jakieś skrypty health checkowe, takie tematy runtime'owe, które są potrzebne w różnych wersjach obrazu, na różnych stage'ach. My sobie komitujemy do tego repozytorium i potem używamy w tym buildzie w odpowiednich miejscach odpowiednich wersji plików. Tak? Czyli mamy wspólną część, mamy deweloperską część, produkcyjną część, tak? Ona ma wersję dla Nginxa, dla PHP, tak? Więc możemy sobie budować wiele różnych tak zwanych targetów, tak? Czyli te asy, to są targety, tak? I potem możesz powiedzieć, zbuduj mi w Docker buildzie obraz w targecie web production. I on użyje tylko tych targetów, które były potrzebne, żeby zbudować web production. Przejdzie tą hierarchię dziedziczenia i tylko te wymagane rzeczy zbuduje. Jak używacie buildkita, polecam używać buildkita. Okazało się, że nie wszyscy jeszcze, jak ktoś ma długi czas środowisko deweloperskie na swoim laptopie, to może nawet nie wiedzieć, że coś takiego jest możliwe, albo że jest do włączenia. Buildkit to jest nowy system budowania, bardzo mocno poprawiony system budowania obrazów. W preferencjach tutaj, Buildkit True. Jak nie macie Buildkit True, użyjcie Buildkit Pro. Przyspiesza budowanie obrazów nawet 10-20 razy. Dlatego, że Buildkit buduje tylko te targety, które są potrzebne i może budować je równolegle, jeżeli jest taka możliwość. I bardzo dobrze cache'uje warstwy. I z tych cache'ów bardzo ładnie korzysta. Zwykły build, tak? Zwłaszcza dla multistage'y, zwykły build zawsze zbuduje wszystkie stage'e, wszystkie targety. Potem na końcu i tak zbuduje obraz tylko z tego jednego, ale niepotrzebnie przekompiluje wszystkie inne.
Więc to absolutnie do klasycznego builda nie jest opłacalne. Także BuildKit bardzo, bardzo polecam. Mamy Nginxa. Za chwilkę potem powiem, dlaczego akurat trzy, a nie dwie warstwy. Czym się różni local od developmentu. Do tego za chwilkę dojdę. To jest prosta warstwa. Tu na potrzeby warsztatów przyjęliśmy tylko takie założenie, że to są tylko pliki statyczne, które nie zmieniają się pomiędzy targetami. Nie ma żadnego npm builda, npm runa i tysiąca innych rzeczy. Jest po prostu CSS-y, JS-y, Favico i tam jakieś takie drobiazgi. Tak założyliśmy. Więc gdyby trzeba było coś więcej robić, to w tych targetach by trzeba było odpalić npm builda i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jeśli chodzi o appa, to pierwszym targetem jest oczywiście jakiś tam, w tym wypadku Alpine, bo żeby było jak najmniej, tak? Nie wszyscy muszą używać Alpine'a, niektórzy wcale nie mają takiej potrzeby albo nie muszą tego robić, nie jest to obowiązek. Natomiast po prostu nawet dla potrzeby warsztatów po prostu było mniejsze, bo ten Alpine waży chyba 16 mega. Co jest ważne, zawsze używajcie najbardziej szczegółowych wersji, które są możliwe, tak? Bo one nie są aliasami, to nie jest latest. Jakbyście zrobili tak, bo tak i tak też istnieje, tak? To za każdym razem, kiedy wyjdzie nowy patch PHP, albo za każdym razem, kiedy wyjdzie nowy patch Alpine'a, ta warstwa się zinwaliduje. Tak? To znaczy, że każdy build będzie podbijał wam do najświeższej wersji w obrębie 8.1 i Alpine. A może tego nie chcecie, tak? Już pomijając fakt, że nie wiem, czy chcecie podbić nową wersję PHP, nawet jak to jest tylko patch, ale po drugie, może nie potrzebujecie tego robić 30 razy dla 30 deweloperów, bo każdy z nich będzie musiał zrobić de facto tą samą operację, tak? Bo pobiera obraz bezpośrednio z Docker Huba, a tam to będzie nadpisywane, bo to jest tylko aliasowy tak, który się non-stop aktualizuje. Ta wersja maksymalnie szczegółowa jest już stała, tak? Każdy następny patch będzie trzeba ręcznie zmienić. Polecam tak robić, przyspiesza budowania lokalne zwłaszcza. Potem dodajemy jakieś komponenty, tutaj tylko dla przykładu kilka z nich, tak? Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego akurat te, a nie inne i dlaczego akurat tak, nie inaczej, to jest poza scope'em, że tak powiem, nie wiem, czy zdążymy. Jeśli ewentualnie zdążymy, to można do tego wrócić jeszcze. Ściągamy sobie kompozera. Copy from pozwala ściągnąć fragment obrazu innego z Docker Huba. Ustawiamy sobie jakiś health check dla tego kontenera. To będzie we wspólnej warstwie, dlatego że wszystkie środowiska, czy to będzie produkcyjne, czy deweloperskie, czy lokalne, to tak naprawdę health check jest taki sam, więc akurat tu go umieściliśmy w tej warstwie wspólnej. Ustawiam jakiś workdir na /app. To jest taki standard, z tego mnie się spotykam bardzo, bardzo często, że cały kod źródłowy aplikacji leży w /app. Tak po prostu jest. I ekspozujemy port 9000, bo na tym porcie FPM najczęściej swoje usługi wystawia. Tak? I to jest OS. I teraz to jest goły OS. Nie ma aplikacji w ogóle. Tak, jest konfiguracja PHP, FPM-a, Nginxa i tak dalej, FPM-a i PHP INI, nie ma nic innego. Potem mamy z tego OS-a dwie warstwy, nazywa się Vendor Production, Vendor Development. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla produkcji nie chcemy mieć deweloperskich zależności, tak? Ale deweloperskich owszem i chcemy, tak? Ale ponieważ w tej warstwie nie ma jeszcze kodu źródłowego, jak nie wiem, czy widzieliście, ale nie było żadnego kopy, żeby skopiować kod z repozytorium, z kontekstu, to na końcu jest no autoloader, żeby autoloader się nie generował w tym momencie, bo jeszcze nie ma kompletu klas, które kompozer chciałby skanować. Jakbyśmy teraz to wywołali, to byśmy mieli niepełny autoloader, który nie zawierałby kodu źródłowego naszego. Tak, miałby tylko vendory autoloadowe. I budujemy je osobno. Vendor production, vendor development, czyli mamy dwie opcje, tak? I albo użyjemy dla produkcyjnych targetów produkcyjnego vendora, a do deweloperskiego vendora. BuildKit zbuduje tylko ten jeden target, którego akurat będziemy potrzebowali. Nie będzie budował ich obu naraz. Więc jakby nie ma znaczenia, że jest dwa, czy trzy, czy pięć tych targetów, ponieważ będziemy korzystali tylko z jednego z nich w jednym momencie. Więc inne nie będą budowane. Potem mamy znowu, tak samo jak dla Nginxa, trzy wersje aplikacji. Wersję lokalną, wersję deweloperską i wersję produkcyjną. Tak? Dla wersji lokalnej doinstalowujemy Xdebuga. Tak? No bo lokalnie chcemy mieć Xdebuga, prawda? Na produkcji go nie mamy. Tak? Też słowo wyjaśnienia, ponieważ Docker jest adytywny, jeśli chodzi o warstwy i rozmiary obrazów, więc mniej opłacalne jest usuwanie czegoś, czego nie potrzebujemy, niż dodanie tego, co potrzebujemy. Więc moglibyśmy dodać jakby Xdebuga na samym początku,
a potem go usunąć na produkcji. Tylko w takim razie zrobić po prostu remove'a zrobić, tak? Ale niestety to jak w gicie, tak? Zakomitujesz 200-megowy plik, usuniesz 200-megowy plik, ile waży repo? 200 mega w dalszym ciągu. Tak samo jest tutaj, tak? Więc ponieważ ja tylko dodaję xdebuga w tym miejscu, więc warstwa produkcyjna jest lżejsza o xdebuga. Tak? I cokolwiek dodam w targecie deweloperskim czy lokalnym, to w produkcyjnym o tyle mniej megabajtów będę miał. Przy odpowiedniej skali aplikacji to ma znaczenie, wbrew pozorom. Teraz mi się wydaje, że możemy powoli przyjść do tego, dlaczego są to trzy warstwy. A i w tym miejscu już kopiuję cały kod źródłowy, tak? Czyli robię te kopy kropka, kropka, tak zwane z magiczne. Też za chwilę powiem, dlaczego kopy kropka, kropka, która normalnie jest bardzo złym nawykiem i tego nie powinniście robić nigdy w życiu, to w tym wypadku jest dobrym nawykiem i jak najbardziej to można robić, ale to jest za chwilę pokażę dlaczego. Przekopiowujemy tylko wendory deweloperskie w tym dewelopie, w produkcji przekopiowujemy tylko wendory produkcyjne, tak? I tu znowu, nie dziedziczę po warstwie vendor development czy vendor production, tak? W tym miejscu przekopiowuję konkretny katalog z tamtej warstwy do tej warstwy. To jest bardziej kompozycja niż dziedziczenie, tak? Tu użyłem kompozycji w tym miejscu, jakbyśmy się odnieśli do programowania, tak? To jest kompozycja. Wziąłem tylko fragment tamtego obiektu i go dołożyłem do swojego obiektu. Nie podziedziczyłem po nim. Plusem tego jest to, że nie wiem, czy wiecie, jak robicie na przykład to polecenie Composer Install, to Composer Install w tej warstwie uruchomi, jakby buduje ten system i ściąga fizycznie te pliki, tak, z sieci. No i co jeszcze robi Composer? Buduje cache, nie? I ten cache będzie się równał wielkości twojego vendora. Więc jakbym dziedziczył po tej warstwie, to bym odziedziczył zarówno vendory, jak i wszystkie cache. Ponieważ przekopiowuję tylko i wyłącznie katalog vendor z tamtej warstwy, to w tamtej warstwie pozostają te śmieci, ale ja ich nie chcę. Tak? I one nie będą w obrazie wynikowym, ponieważ ja potem nie liczyłem, tylko ja sobie wykopiowałem fragment, który był mi akurat potrzebny. Więc to jest znowu optymalizacja wielkości w tym miejscu. Ponieważ mam już i kod źródłowy, i vendory, mogę zrobić sobie spokojnie dump autoloadem. W developmencie prawdopodobnie można by to było jeszcze nawet oszczędzić o to, ponieważ minus O i minus APCU znacząco przyspiesza późniejsze ładowanie autoloada. Proces ładowania jest dużo szybszy niż normalnie, ale dłużej trwa. Więc dewelopersko, ponieważ nie potrzebuję szybkiego autoloada, bo nie mam obciążenia, to mogę sobie przyspieszyć dump dzięki temu o czasami nawet sporo sekund, co ma znaczenie te sekundy, jeżeli masz szybki build. Wiadomo, jak budujesz pół godziny, to te 30 sekund w tą czy w tą ci nie robi różnicy. Ale jak budujesz na przykład 10 sekund albo 20, no to plus minus 30 sekund przy dużej aplikacji już robi sporą różnicę. Ale na produkcji jak najbardziej potrzebuję minus O i minus APCU, bo tam zbudowanie statycznej mapy klucz wartość, takiej bez jakby absolutnej, jest drastycznie szybsze niż klasyczne podejście autoloadera, tak? I to ma znaczący wpływ na szybkość. OK, czyli mamy ten flow. I teraz dlaczego trzy warstwa, nie dwie? No bo mamy deweloperską i produkcyjną, tak? I teraz to trzeba odnieść do tego, jak pracujemy na, na deweloperskim środowisku lokalnym versus jak co potrzebujemy na środowisku testowym w pipeline'ach, na QA'ach. Bo zakładam, że mamy jakieś środowiska deweloperskie gdzieś w pipeline, gdzieś odpowiem jakieś testy automatyczne, jakieś etapy QA'ów, gdzieś PHP stany lecą, CS fixery, rektory i tak dalej, tak? Na te potrzeby. Lokalnie odpala środowisko, buduje ci się kontener. Tak? Z obrazu powstaje kontener. Jeżeli byśmy używali warstwy App Development, która zawiera kod źródłowy aplikacji i zawiera vendory zbudowane wszystkie, to one są w tym obrazie i on ten kontener wstaje z tymi wszystkimi rzeczami w środku. Ale jak my pracujemy z takim środowiskiem najczęściej? No, potrzebujemy modyfikować ten kod właściwie w trybie ciągłym, więc co robimy? Montujemy wolumen. Tak? W Compose YAML-u w aplikacji app montuję aktualny katalog, czyli moje repo, na slash app, nadpisując de facto całe moje SRC i vendory. Tak? No bo potrzebuję, żeby to było tu widoczne, żebym mógł zmodyfikować kod i otwierać stronę, żeby to było tu. Więc jakby po co ja mam używać tego, bo to się dłużej buduje, tak? To musi przekopiować te vendory, czasem musi je zainstalować, a potem i tak to kasuje i zastępuje tym, co jest lokalnie. Więc po co to wykonywać? Wersja AppLocal
robi tylko i wyłącznie konfigurację, przygotuje kontener, ale nie kopiuje żadnych plików, tak? Więc jest szybsza. A lokalnie nie potrzebuje tych plików i tak w obrazie, bo za chwilę je zastąpię wolumenem. W związku z tym lokalnie, na lokalnym komputerze, w Compose YAML-u mówię, zbuduj mi ten obraz, jak tylko go uruchomię, jeśli nie jest oczywiście wcześniej zbudowany, i użyj targetu AppLocal, czyli tego targetu, który nie zawiera kodu. A potem nadpisz mi wolumenem. Tak, tak samo robię dla Nginxa. Zbuduj mi WebLocal, bo i tak na końcu zastąpię go wolumenem. Tak? Ale w pipeline'ach QA-owych już nie ma wolumenów, tak, z lokalnego dysku. Tam już jest potrzebny kompletny obraz deweloperski. Więc w pipeline'ach używasz App Development i analogicznie używasz Web Development we wszystkich pipeline'ach QA-owych. Tak? I tam się budują obrazy z tego targetu i są te obrazy wykorzystywane. A jak robisz deploy na produkcję, to używasz Web Production i App Production. Tak? I budujesz sobie oba obrazy jednocześnie. Jednego obrazu wykorzystujesz w QA-u, a drugi obraz wykorzystujesz w deployu. Nie? Także oszczędność czasu na tym, zwłaszcza jeśli macie jakieś skomplikowane buildy aplikacyjne i buildy frontendowe w runtime, no to jest niesamowity zysk czasowy. My oszczędziliśmy nawet do 20-30 minut czasami robiąc ten mechanizm, bo ktoś niepotrzebnie jakby spędzał czas na budowaniu nie wiadomo czego, a potem i tak to wywalał do śmieci i zastępował lokalnym obrazem, lokalnym katalogiem, który i tak był jakimś watcherem rekompilowany w wypadku frontów, albo na którym i tak miał już zbudowany kompozer instalem jakiś tam vendor i robił jakieś buildy, nie wiem, container dependency injection, czy tam budował jakieś dumpy na potrzeby cache i tak dalej, lokalnie. Więc nie potrzebował tego w obrazie. Także podsumowując, jakby to spiąć razem, mamy aplikację produkcyjną, aplikację, którą możemy uruchomić w trybie produkcyjnym, możemy uruchomić w trybie deweloperskim. Obie zawierają kod, tylko w jednym jest to kod w wersji produkcyjnej z konfiguracją produkcyjną, a samych tych komponentów pod spodem, a w drugiej jest to wersja deweloperska z kodem deweloperskim zbudowanym i z komponentami dodatkowo wymaganymi tylko na warstwie deweloperskiej. Mamy też wersję lokalną, która nie zawiera kodu, ponieważ i tak montujemy katalogi lokalne, żeby ten kod nadpisać. To jest raz. Po drugie, też mamy makefile'a. To, czy to jest makefile, czy coś innego, to jest nieważne. Tak, to może być cokolwiek innego. Plusem jest to, jakby to, co daje tego typu automatyzacja. Czasami potrzebujesz zrobić kilka różnych operacji, możesz sobie je uprościć. Tak? Możemy make create'em zbudować aplikację i ją wystartować. Możemy na przykład zaktualizować Composer update'em coś, tak? Bo doszła jakaś nowa paczka. Make update odpala się na kontenerze, który jest po uruchomieniu i po zakończeniu pracy zabijany, wykonuje swoje operacje i się zamyka. Tu powinno być update swoją drogą. Tak? Chcielibyśmy wejść na basha tego kontenera. Make up. Chcielibyśmy odpalić testy jednostkowe w tym kontenerze. Make test. Tak? A to jest jeszcze przyjemniejsze, ponieważ praca z samym Compose'em wewnątrz PHP Storma jest taka, mogliby zrobić to lepiej, to jak używasz makefile'a, to jest prostsze. Ja mam te wszystkie akcje tutaj zdefiniowane. Tak? I one są zakomitowane w repo. Czyli jak ja to pusznę, a wy to spulujecie i odpalicie w PHP Stormie, to będzie u was. Tak? I wystarczy kliknąć start, install, create, unit test, tak? I to wszystko się po prostu uruchomi. Odpalą się testy, nawet zakończą się sukcesem. Tam jest w środku jakiś jeden test chyba, który tam coś robi. Tak? Jest jakaś asercja jedna, bardzo skomplikowana zresztą, jak widzicie. Więc współpraca między deweloperami, kiedy ktoś zbuduje jakiś fajny patent na jakieś testy PHP CSM albo czymś takim, tak? Jakieś fixy, który ładnie tam zdiffuje twoje zmiany lokalne versus twój master na przykład i tylko to porówna i tak dalej i zakomituje to do repo, to ty automatycznie robisz pyk, klikasz play i masz jego, że tak powiem, ciężką pracę u siebie. A ponieważ wszystko jest na dockerach oparte, więc nie ma problemu, że masz inną wersję lokalnego PHP CS-a albo troszkę innego kompozera albo cokolwiek innego, tak? Nie ma tych problemów w ogóle. Wszystko jest wspólne, wszystko jest współdzielone. By the way, żeby to zrobić, takie współdzielenie, wystarczy ten ptaszek zaznaczyć. Tak? I wtedy plik w odpowiednim katalogu w .idea będzie dostępny.
Powoli mi się kończy czas, chciałem wam jeszcze dwie rzeczy pokazać. A propos kopy, kropka, kropka. Mówiłem, że to jest bardzo dobry nawyk, tak? Jakbyście zrobili kopy, kropka, kropka bez pewnych wstępnych operacji, to do kontekstu by się przekopiował cały katalog kropka git, tak? No bo jak kropka, kropka, to jest wszystko z kontekstu do obrazu, nie? Więc oczywiście są tak zwane pliki docker ignore, analogi git ignore. One działają na trochę innym silniku, to nie jest ten sam mechanizm globów. Jeden używa, nie pamiętam już skąd wzięty, git używa czegoś, nie wiem skąd wziętego, a docker używa tego z Golanga, mechanizmu, tej biblioteki. I one mają troszeczkę różnicę w regułach, co jest odwieczną problemem. Jest sporo jakby próśb na GitHubie, żeby dodać obsługę gitignora taką samą, żeby docker-ignor się zrównał z gitignorem. Natomiast w docker-ignorze opłaca się bardzo stosować tego typu notacje. Czyli zabraniasz, czy odfiltrowujesz wszystko na początek. Za chwilę powiem, czemu akurat taka konstrukcja, a nie po prostu gwiazdka. A potem dajesz wyjątki na rzeczy, które ty chcesz mieć w kontekście. Więc jak robisz kopy, kropka, kropka, to kopiujesz tylko to, co dodałeś, jawnie. Jak czegoś nie dodasz, to się nie skopiuje. Czyli nie ma sytuacji, że macie docker ignora, który jest optymistyczny i on po prostu odfiltrowuje rzeczy niechciane, a ktoś doda komponent, na przykład, który wygeneruje var cache'u 1000 różnych plików. I zapomnij dopisać do docker ignora, no bo wiadomo, że o takie rzeczy nikt nie pamięta nigdy. I to automatycznie wpadnie, tak? A tutaj nie. A jak zapomnisz dodać, lazy znowu, tak? Tego wyjątku i dodasz coś i zbudujesz obraz, to się wysypie. Będziesz miał fail fast, tak? Bo jakby mam nadzieję, że budujecie obrazy, jeżeli zmieniacie ten, tak? Że to się, dlatego tutaj w Docker Compose jest build context, a nie po prostu klucz image, gdzie pobieracie z registry developa zawsze, na przykład, albo coś takiego, bo tak się często stosuje, albo lay testa, albo coś w tym stylu. Tutaj obrazy na potrzeby tego budujemy lokalnie, tak? Więc jeszcze tylko sprawdzimy, czy ja to mogę zrobić. Jeżeli obraz jest już zbudowany, no wszystko jest skeszowane, tak? Ale powiedzmy, że... I teraz chwilę pogadamy. Ciekawe jak długo. Jak jest optymalnie zbudowany obraz, to ten build, nawet jeżeli jest bez cache'u, i ja teraz wszystko kompiluję, całego PHP'a i tak dalej, tak? Wszystkie paczki, kopiuję całą zawartość, buduję kompozer instala, kompozer update'a. Ponieważ używam buildkita, on części z tych operacji robi równolegle. Także czasami jest duża oszczędność czasu, ponieważ on jest w stanie wykonać operację w tym samym momencie na wielu wątkach. I tak naprawdę wtedy dostajecie jakby, to już jest komplet. Tak? Mamy środowisko deweloperskie, mamy Dockerfile, mamy kompozu budowanego, mamy makefile, które są wkomitowane w PHP Storma, więc automatycznie macie dostęp do wszystkich akcji, które wasi koledzy, że tak powiem, przygotowali przez ostatnie 5 lat działania tego projektu. Tak? Więc dochodząc do projektu macie komplet narzędzi QA-owych. Nie ma problemu z różnicą w wersjach lokalnych narzędzi i tak dalej. Ja nawet nie muszę mieć lokalnego kompoza zainstalowanego, czy kompozera. Nie muszę mieć PHP lokalnie. Tak? Zresztą i tak mam PHP w innej wersji lokalnie niż tutaj jest, tak? Bo Mac przychodzi 7.4 czy 7.3 teraz, a tutaj jest już 8.1. Tak? I ja nie muszę pilnować tego, że coś muszę lokalnie odpalić. W jednym projekcie mam 8.1, w drugim mam 8.0, w trzecim mam 8.2, w czwartym mam 7.3, a w piątek mam kurde 5.6. Tak, i kurde, mam jakieś narzędzia w Shellu, w macOSie czy Linuxie, żeby podmieniać sobie poszczególne. O, już instaluję paczki. Także to jest przyjemne, jak macie wszystko w obrazie. Żadna akcja nie jest wykonywana lokalnie. Wszystko się wykonuje w kontenerze. Zawsze. PHP z tą sprząta po sobie, zresztą też Makefile sprząta po sobie, więc nie macie żadnych śmietnikowych, starych kontenerów, które gdzieś tam dla jakiejś potrzeby jakiejś akcji były odpalone, potem umarły, ale zostały ślady po nich, trzeba to sprzątać i tak dalej. Wszystko się dzieje i sprząta po sobie automatycznie. I teraz to spięcie z trafikiem i macie domeny ładne, macie CSL-a. Dodawanie nowych endpointów HTTP czy HTTPS jest relatywnie proste. 5 labelek w definicji Compose'a i działa.
Jeżeli macie klaster Kubernetes, na którym to stoi produkcyjnie, to często w ogóle tam też jest trafik jako ingress controller, bo trafik też to potrafi, więc często nawet część regułek trafikowych da się przenieść. Przecież tam jest trochę inna notacja. Także jakby jest mnóstwo benefitów z tego, że w ten sposób to robicie. O, zbudowało się. 2 minuty na no cache, tak? Na cache'u parę sekund, tak? Więc to jest jak testy jednostkowe, tak? Jak to działa tak szybko, to testy są fajne. Jak to by trwało pół godziny, to niby tego nie chciał używać. Tak? Więc wiadomo, oczywiście, jak będzie duża aplikacja, no to będziecie mieli jakby kwestie skali, zawsze wam będą podobały, że ten build będzie troszkę dłuższy. Ale wtedy właśnie te zyski, które macie z pojedynczych takich fixów Dockerfile'u, z takich pojedynczych strategii, że tu skopiuję to, tu skopiuję tamto, one też nabierają na znaczeniu. Czyli te zyski będą też większe. Więc zamiast budować coś godzinę, będziecie budowali 10 minut albo 15. Tak? Więc to też będzie lepiej. Okej, okay. Zostało chyba 3 minuty. Jeśli chodzi o te, to już jest wszystko. Czy macie jakieś pytania? Czekaj. Spróbuję trafić. Nie dzisiaj. Halo. Cześć, działa, dzięki za prezentację. Michał jestem. Szybkie pytanko do trafika. Dzisiaj to przewijał to ten obraz, ten całe rozwiązanie. Generalnie przekierowanie ruchu odbyła się tylko na HTTP. Nie można przekierować na przykład ruchu bazodanowego? Nie, to dobre pytanie. Kontener bazodanowy, jeśli miałby, czy to jest tylko ruch HTTP, to jest tylko port 80443, tak? To jest po pierwsze. Tak? Ale po drugie, żeby trafik coś z tym zrobił, to musi być ta labelka ustawiona. No, tak, wszystko skonfigurowane poprzednio labelkami, ale przekieruje po prostu ruch. Jeśli jest ruch na porcie 80443, to tak. Te dwa porty. Aha. Tak? Okay. Generalnie HTTP przekieruje. Jak to jest inny protokół, to nie przekieruje. Okej, okay. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Dobra. To jakby coś, ja jestem dzisiaj do końca dnia, jutro również, pewnie jeszcze na poranku, jakbyście mieli jakieś pytania, zapraszam. Repo są publicznie dostępne do waszej dyspozycji. Dzięki.